Tanga to jest w ogóle ciekawy, ciekawy temat. Bo ludzie już próbują na nią wejść od tylu lat. I ona faktycznie stawia niemiłosierny opór, bo warunki na niej panują tak skrajne właśnie, tak trudne. Ale zimą. Jest duża chyba przede wszystkim. Jest też duża. To znaczy duża w sensie nie wiem, tyle wysoka, co duża. Masy jest dosyć duży. No. Przewyższenie bardzo duże, wiesz, no, tak jak na przykład no teraz mamy... No teraz jest głośno o Manaslu, czy o Choyu. To są góry, na których baza znajduje się na wysokości 5000 metrów. Na Nandze to masz na od strony Diamir na 4200, to jest 1000 metrów niżej, wiesz. To już jest duża różnica. Kilometr w pionie do przejścia. No i to samo na Broad Peaki czy Gashebrumy. To wszędzie bazy są wysoko. No na Everestie to w ogóle chyba 5700 jest baza. Tam nawet chyba bieg się odbywa, maraton pod Everestem na tej startuje góry, bazy. Góry latem, na przykład wejście na 8000 w tej chwili latem przy dobrej pogodzie, to nie jest żaden wyczyn, tak? Ale wejście na Nangę w zimie przy fatalnych warunkach, gdzie trzeba analizować non-stop prognozę, gdzie trzeba cały czas być na oriencie, cały czas być jakby, wiesz, w kontakcie z tą górą, z tym, co się dzieje dookoła. To jest ciężki temat. Ale ty często chyba podkreślasz w innych wywiadach, że to, że akurat jeździliście do tej pory na Nangę, to zaczęło się bardziej od, może nie przypadku, ale na zasadzie nie czegoś takiego, że jest to tyle wyczyn, tylko tanie pozwolenie, tak? Tak, no, też taka tak, legenda tak, trochę. Tak. Ale chyba wiesz, ten wyczyn jest dla kogoś, to wyczyn jest najważniejszy chyba. Nie, ten no. Najważniejszy na pewno. Natomiast jest on gdzieś tam istotny gdzieś tam w tle, naprawdę. No ale to dzięki temu wyczynowi zrobiło się o was głośno na zasadzie, bo wszedłeś chyba na drugą wysokość zimą, prawda? Czy, no tak, to, bo więc... był Czmiel tak. Wyżej jeszcze i to wszystko właściwie robiło. Czmiel i Pankiewicz, ale Pankiewicz chyba trochę niżej się wycofała, a Czmiel na 7800 doszedł też. To był na... Zawada był kierownikiem zawadą, jeszcze, tak. No i chyba to był taki moment przełomowy, kiedy gdzieś tam polskie media zaczęły informować o facecie, który chodząc sobie tak po prostu, dwóch facetów, tak, którzy sobie mam rolnicze liny i wchodzą na 7000 zimą na Nandze i zaczął się trochę taki szum, to nie wiem, bo nie ten, ale dużo się o was przez to zaczęło bardzo mówić, prawda? No, sporo to znaczy, no zresztą, tak, no teraz to w ogóle, wiesz... Umiecie korzystać z Facebooka, to jest... Tak, jest... Facebook okazał się świetnym narzędziem w ogóle, niesamowitym, no i zresztą, wiesz, to jest na tyle też nowe doświadczenie w moim życiu, że wiesz, tyle osób jest dookoła zaangażowanych. No ja teraz, wiesz, prowadzę społeczną akcję, zbiórkę pieniędzy na Polak Potrafi. Do której zachęcamy, znaczy... No i po prostu, wiesz, tam... Tyle osób, setki osób się zaangażowało i tak dalej. No ale wiesz, to jest potężna odpowiedzialność też za tych ludzi. Myślę, że chyba to nie jest interesowne. Na zasadzie nikt tego chyba nie robi, żeby dostać czapkę od was, która jest bardzo fajna skądinąd, ale wydaje mi się, że no, raczej to jest bardziej wsparcie idei, tak? I chyba na tym to polega. Mam nadzieję, jest, że, no. Mam nadzieję, że to nie jest główną motywacją, no, że tam czapki są ale fajne. Czapka fajna. No ale wiesz. Znaczy nie, ogólnie wiesz, fajna współpraca z ludźmi właśnie, to społeczna akcja integracyjna, no tak jak właśnie trochę z BlaBlaCar, że ludzie się właśnie coraz bardziej kroczek po kroczku zaczynają zbliżać na powrót do siebie, bo jakaś taka dezintegracja społeczna nastąpiła po upadku komuny, gdzie paradoksalnie za komuny ludzie byli bliżej siebie, mimo że była bieda, że było, może dlatego, że wspólny właśnie był ten element, na którym skupiała się nienawiść człowieka. Ale ja myślę, że to trochę podobnie jak z górami. W górach jest wiele przeciwności, tak? I one trochę łączą być może ludzi. A może nie wiem jak jest. No znaczy, to trzeba jest... łączyć, ale też dzielić no, potrafią. To też... Znaczy, trochę każda wyprawa to jest inna historia, prawda? Gdzie no. Każdy można by taką... plotkarsko, czy nie plotkarsko, książkę napisać. Kto z kim się pokłócił, co zrobił, no, i tak dalej, prawda? Więc to chyba też jest pod tym względem ciekawe. Ale może po prostu człowiek jest bardziej otwarty, kiedy ma więcej przeciwności losu, tak? I może dlatego za PRL-u, kiedy było ciemiężenie z jakiejś strony, ale z jednej strony, było łatwiej się dogadać. Tak. Pewnie też dlatego, no, ale no jednak tak było. Niewątpliwie, że ludzie gdzieś tam byli bliżej siebie. Zacząłem się interesować dwoma sportami, które... powiedzmy, że sportami, tak? Latem to jest kolarstwo, które się wydaje najnudniejsze na świecie i polega gdzieś tam na walce w
człowieka z samym sobą jednak. A zimą to jest Himalajzm właśnie, czy łażenie tu was różnych ludzi po górach. I to jest taki tylko nowy sposób na zasadzie kibicowania wam. To znaczy dzięki temu, że jest Facebook i tak dalej, można śledzić tą wyprawę na żywo. To jest właśnie gdzieś tam niezwykłe, to znaczy łączą się ludzie wokół jakiejś wyprawy. Pamiętam, jak dzień zaczynałem często od jakichś informacji, newsów z waszej strony. Jeden z was chyba tylko miał nadajnik, który był gdzieś tam dostępny dla wszystkich, to znaczy można było sprawdzić, gdzie on jest. Ja regularnie sprawdzałem. I to jest gdzieś tam jakaś taka nowa forma obserwowania tego, jednak tych wypraw i tak dalej. Takie kibicowanie himalajstom, to chyba kiedyś było nie do pomnienia. No, były jakieś pewnie komunikaty radiowe, tak? Na zasadzie Polacy zdobyli K2 czy coś takiego. Tak, nawet z Everestu to no, był tak, Everestu tak. Tam po prostu nadajnik zbudował i wysłał informacje tak, bezpośrednio. Tak. No, do Polski. Jesteśmy już z powrotem, tak? Czekaj, i patrz, kamerka wytrzymała. A ja jestem Kęba, to jest Tomasz Czapa Mackiewicz. Czołem. Który przed chwilą udzielił nam fascynującego wywiadu. Bardzo ciekawie opowiadał i jeździł naszym BlaBlaCarem. To bardzo go cieszy w tym dostałem momencie. Dostałem tutaj różne nagrody. Dostał różne rzeczy. Dzięki bardzo. Kłaniam się serdecznie.